Będziemy pokazywać dzisiaj wszystkie napisy. Proszę Państwa, od strony berezyńskiej, tutaj w Parku Skaryszewskim w Warszawie, pogoda brzydka, słońca nie ma, zimno jest i będzie deszcz padał. Proszę Państwa, ten park jest zabytkiem. Park Skaryszewski, już wielokrotnie mówiłyśmy, jest przykładem typowego parku krajobrazowego. Powstał w latach 1905-1916. Na powierzchni 55,5 hektara, według projektu ówczesnego ogrodnika miejskiego Warszawy Franciszka Szaniora. Na terenach dawnych łąk wsi Skaryszew. No to jeszcze w ratuszu pokazywali, proszę Państwa, lochy, że tu biegały lochy. Taka wystawa była piękna, ciekawa. Tam jest, proszę Państwa, Straż Miejska i taki gruby spisuje nie wiadomo co, tramwaj tam się zatrzymywał, spisywał ten tramwaj, jaki numer, jakie co. Proszę Państwa, nie za bardzo z tym tramwajem i autobusem, gdy przemarsz będzie wojsk. Tu w Warszawie jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w Parku Skaryszewskim, domek, w którym był Sracz. Domek, w którym był Sracz. Końcówka, nie końcówka, proszę Państwa, trzeba wiedzieć, że jak was tutaj napadną w tym Parku Skaryszewskim, to też ten dziad, co tu pracuje, nie udzieli wam pomocy. Nie wiem, może już ktoś inny pracuje, nieważne. Ale to dla przykładu mówimy, jakie jest społeczeństwo, jak współpracują ze sobą mieszkańcy stołecznego miasta Warszawy, mówią największa wiocha, czyli nijak ze sobą współpracują, bo wcale nie współpracują. Proszę Państwa, wczoraj przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina też były patyczki, tak jak i tu pełno patyczków, ale patyków, tu są patyczyska w ogóle w tym parku. No to przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina facet z babą gadał, że dziadostwo, że oni i tak tego nie poprawią, a to krawężniki, a to chodniki, a to jakieś patyki może też tam chyba. Bo to chyba o patyki chodziło przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, że nikt ich nie pozbiera. Ja myślę sobie, Boże, a co dopiero, jeżeli chodzi tutaj o Park Skaryszewski, po drugiej stronie Wisły w Warszawie.